Zespół gospodarzy Jagiellonia Białystok zagra dzisiaj w następującym zestawieniu z numerem 12 Grzegorz Sandomierski, 3 Mladen Kaszczelan, 4 Igor Lewczuk, 5 Andrius Skrerla, 8 Tomasz Kupisz, z numerem 10 Kamil Grosicki, 13 Jarosław Lato, z numerem 15 Tiago Rangel-Cionek, 17 Alexis Norambuena, 21 Tomasz Frankowski i z numerem 22 Rafał Grzyb. To wybrańcy trenera Michała Probierza, szeroka kadra, wybór duży, ustawienie taktyczne Jagi. I przede wszystkim myślę, że wszyscy kibice w Polsce oglądający to spotkanie interesują się zawodnikiem numer 8. Kupisz, zawodnik, który został tutaj transferowany z Wigan. Przez kilka lat ostatnich występował w lidze angielskiej. Może nie za dużo, ale grywa w pucharach. Strzelał bramki reprezentacji młodzieżowej. Myślę, że z ciekawością popatrzymy na tego zawodnika. No i z ciekawością popatrzymy, jak funkcjonuje zespół z Grosickim, z Frankowskim i właśnie z tym Kupiszem i Lato na skrzydłach. No to zobaczmy jeszcze, kto dzisiaj na ławce rezerwowych w zespole trenera Probierza. Od razu w uzupełnieniu powiem, że Pawłowski, Mido, Majkon, Gogol nie znaleźli się w kadrze meczowej. Na ławce siedzą Gikiewicz, Trytko, Hermes, Makuszewski, Burkhardt, Kijańskas, a także Chłusto. Pokazuje, że ta rywalizacja w zespole z Białegostoku jest spora. Tak, zupełnie nowe nazwiska dla kibiców Jagiellonii. Zawodnik z numerem 20, Makuszewski, przybył, o ile pamiętam, z Wigier Suwałki. I Chłust nawet, nie wiem, gdzieś z południa Polski, tak? Tak jest, Stal Rzeszów. Stal Rzeszów, 20-latek. Tak. Widzimy kibiców Arisu. Jest dzisiaj tutaj w Białymstoku około 500. Także teraz czas na zestawienie drużyny Arisu Saloniki. W bramce zobaczymy z numerem 13 Sifakisa, z dwójką Neto, z piątką Ronaldo. Z numerem 6 zagra Mehdi Nafti, 7 Toni Calvo, 8 Tocha Vega, z numerem 9 Daniel Cezarek, z numerem 10 Koke, 20 Javito, 24 Nikos Lazaridis i z numerem 99 Michel Garbarini. To jest lewy obrońca drużyny Arisu Saloniki. Ustawienie taktyczne naszych gości. Już mówiliśmy to na wstępie, żeby szczególną uwagę zwrócić na Javito numer 20, prawy pomocnik, Calvo numer 7 i Koke. To są ci, których najbardziej obawiają się piłkarze i trenerzy Jagiellonii. Kilka nowych postaci. Cezarek, piłkarz pozyskany z Asteras Tripolis. Tocha Vega, człowiek, który przybył do drużyny Arisu ze Steaua Bukareszt. Doświadczony Rytunezyjczyk Nafti także będzie starał się porządkować grę Arisu Saloniki tutaj w środkowej strefie boiska. Popatrzmy, jak wygląda ławka rezerwowych drużyny Arisu. Na niej Juanma, Oriol Lozano, Kolucheris, Kaznaferis, Mendrinos, Czesnauskis, Pritas, a więc uczestnik Mistrzostw Świata w Republice Południowej Afryki. Pritas dzisiaj wśród piłkarzy rezerwowych, Litwin Czesnauskis także. No i już za chwilę powinniśmy zobaczyć zawodników obydwu zespołów na murawie stadionu w Białymstoku. Tylko 5 tysięcy niestety, no ale to jest oczywiście koszt tego, że w tej chwili te polskie obiekty są przebudowywane. I za chwilę to będzie wyglądać zupełnie inaczej. Widzimy już sędziów tego spotkania. Jako główny poprowadzi arbiter Espen Berntsen z Norwegii, jego asystenci Frank Andas, także Magnus Lundberg. Sędzią technicznym jest Joaf Strauss, natomiast obserwatorem Dragutin Karlo Poljak z Chorwacji. Na biało Jagiellonia też jakby ten temat ma swoją historię, bo Jaga chciała grać w swoim pierwszym komplecie strojów, natomiast sędzia wybrał sobie po prostu czerwoną koszulkę i później no, nie zgodził się na to, żeby Jaga grała w swoim pierwszym komplecie strojów, stąd w tym oficjalnym debiucie w europejskich pucharach przed własną publicznością Jagiellonia skazana jest na stroje białe, natomiast Aris w kostiumach czarno-żółtych. Już przed każdym meczem mówimy, żeby sędzia nie był głównym bohaterem, a tutaj mecz się nie zaczął i widzimy sędziego, który odebrał radość kibicom Jagiellonii, bo widzimy w jakich koszulkach kibice Jagiellonii przyszli na to spotkanie. Zresztą o godzinie 13, jak przyjechaliśmy do Białegostoku, już widzieliśmy jeżdżących ludzi na rowerach, flagi przyczepione do bagażników, także tutaj jest naprawdę wielkie święto i wielkie oczekiwania. No muszę powiedzieć, że ceny biletów szokują, bo to była cena od 50 do 180 zł, tak że nie spodziewałem się, że na Podlasiu akurat no, tyle trzeba będzie płacić za bilet, żeby zobaczyć Jagę w europejskich pucharach, ale to też Czesław będzie taki bilet, powiedziałbym, szczególny. Bilet, który w kolekcji kibica zostanie na lata. Przywitanie graczy obydwu zespołów. Kamil Grosicki, numer 10.
i kapitanowie. Doświadczeni napastnicy Tomasz Frankowski, 21 bramek w europejskich pucharach w barwach Wisły Kraków strzelił Franek. Był też gol w barwach Racingu Strasburg. Z drugiej strony Koke w ostatnim sezonie, no za dużo tych goli Koke nie strzelał, bo to były tylko 3 bramki w rywalizacji ligowej w 29 meczach. Natomiast no jest to piłkarz, który ma wielki wpływ na grę Arisu Saloniki. Doskonale drybluje, też ma, powiedziałbym, dużą wizję gry. Świetnie potrafi wypatrzyć partnerów. Jeszcze przywitanie sędziów, no i za chwilę początek tego meczu. No, widzimy, że po losowaniu drużyny zmieniły się miejscem na boisku, także jak widać, jeszcze motywacja w zespole Jagiellonii Białystok. Grzegorz Sandomierski między słupkami Jagi, natomiast z drugiej strony reprezentacyjny bramkarz Michalis Sifakis. Nie jest to oczywiście pierwszy bramkarz reprezentacji Grecji, natomiast on i Pritas byli w kadrze Otto Rehagela na finały piłkarskich mistrzostw świata w Republice Południowej Afryki. Sandomierski czy Gikiewicz? Gikiewicz czy Sandomierski? Takie pytanie w zasadzie do końca zadawał sobie trener Michał Probierz. Obaj mieli świetne mecze sparingowe, obaj też w tych sparingach popełniali błędy. No to był taki dylemat trenera, na kogo postawić. Tutaj nie było wyboru między doświadczeniem a młodością, bo obaj są bardzo młodzi. Są bardzo młodzi, wielka kariera przed nimi, ale też niestety kilka błędów jeszcze muszą popełnić. Gikiewiczowi chyba przytrafił się taki błąd w dobrym, rozegranym sparingu. Przed Jagiellonią Strzałkę przegrali 1-0. Rozpoczną grający w czarno-żółtych kostiumach piłkarze Arisu Saloniki, bogowie wojny, już gotowi i rozpoczęli. Nafti. Będą szukali oczywiście gry od razu od skrzydła, gdzie mają tego błyskotliwego Habito, który przyszedł w 2006 roku z Barcelony. Z drugiej strony także wychowanek szkółki La Masia, więc Toni Calvo. Cezarek, blisko całej sytuacji norweski arbiter, Lewczuk, zaczął niepotrzebnie chyba od holowania piłki, Toni Calvo, Cezarek w środku, Koke, wciąż Koke, walczą tutaj o odzyskanie piłki gracze z Białegostoku, ostre wejście, ale skuteczne Tiago Rangelciąka. Odszedł z zespołu do chilijskiego Colo-Colo Argentyńczyk Javier Campora, zdobywca 11 bramek w zeszłym sezonie w rozgrywkach Ligi Greckiej. To był najskuteczniejszy piłkarz Arisu Saloniki, natomiast zastąpił go Daniel Cezarek z Asteras Tripolis. On w ubiegłych rozgrywkach strzelił w Lidze Greckiej 10 bramek. Cionek w kierunku laty, no, ale widzimy, że od razu tutaj starają się zagrać wysoko zawodnicy Arisu. Nie ryzykował Ronaldo. I doświadczony Brazylijczyk wybija piłkę w aut. Też piękna karta piłkarza, który w 1996 roku grał z powodzeniem w reprezentacji Brazylii na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. W przeszłości Benfica, Besiktas. No a teraz te ostatnie lata swojej kariery spędza w Arisie. Cezarek, Skerla i Grzyb, teraz błąd Grzyba, przejęta piłka przez graczy Arisu, wychodzi Koke, jeszcze Javito, dobre zagranie, szansa, jaka decyzja, rzut karny. Faulowany Cezarek przez Igora Lewczuka, ale wszystko zaczęło się od tej prostej straty Grzyba w środkowej strefie boiska. Prosta strata, taka niewymuszona strata i tutaj jest doskonałe zachowanie. Tylko nie wiem, zwróćmy jeszcze uwagę, powtórka, czy tu nie było pozycji spalonej. Nie. Absolutnie. Bardzo dobra, prostopadła piłka od Tunezyjczyka Naftiego do Daniela Cezarka. No i już na początku spotkania bardzo trudne chwile gospodarzy w tym debiucie w europejskich pucharach. Jest przy piłce Toni Calvo. Czaruje tam na linii bramkowej Grzegorz Sandomierski. Toni Calvo, spokojnie! 1-0 dla gości.
fatalny początek. Zaczęło się od straty Grzyba, ale też tutaj nie zdążył Lewczuk. Zawodnik drużyny greckiej był bliżej bramki, wykorzystał to, że Lewczuk rozpędzony zatrzymał się. No cwaniactwo, doświadczenie tego zawodnika spowodowało to, że sędzia bez wahania skazał i słusznie na rzut karny. Popatrzmy raz jeszcze. No już Państwo wiedzą, że to jest wychowanek La Masii w Barcelonie. Tak, no. Doświadczony piłkarz, troszeczkę mu ułatwił Sandomierski zadanie, bo zwróćmy uwagę, że przed strzałem próbował odgadnąć. To nie można nazywać tego błędem bramkarza, no. Wybrał taką opcję. Jaka będzie odpowiedź graczy z Białegostoku? Niedokładne zagranie do Jarosława Laty. 13. spotkanie w europejskich pucharach Jarosława Laty. On przecież grywał wcześniej w barwach Groklinu Grodzisk Wielkopolski. Także Polonii Warszawa. Od rzutu wolnego Jagiellonia. No trzeba się będzie jak najszybciej pozbierać. Na pewno nie o takim scenariuszu tego spotkania myślał Michał Probierz. Zagapili się Grecy. Gdyby ta piłka była lepiej dograna w pole karne, no mielibyśmy naprawdę doskonałą szansę. Ale dobrze, że tutaj wprowadzili taki element zaskoczenia dla defensywy Arisu Saloniki podopieczni Michała Probierza. Narożnik boiska, trwa tam walka o pozycję, Sifakis. No, trzeba walczyć o znalezienie tego miejsca w polu karnym, natomiast na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby to zrobić unikając gry fału. Unikając gry albo nie prowokując sędziego, czyli no, w taki sposób blokować przeciwnika, żeby sędzia tego też nie dostrzegł. Takie rzeczy niestety się w polu karnym dzieją. Sifakis, Cezarek, Grzyb, Norambuena. Norambuena w kierunku Frankowskiego. Javito. Arbiter tam dopatrzył się jeszcze w ostatniej fazie przewinienia. Michał Probierz stara się uspokoić swoich piłkarzy. Oni oczywiście no, starali się gdzieś od siebie odrzucać tę myśl o debiutanckiej tremie. Jest w tej drużynie kilku piłkarzy doświadczonych, jak blisko 80-krotny reprezentant Litwy Andrius Skerla, jak Jarosław Lato, jak Tomasz Frankowski, którego mówiłem, ma ponad 20 goli w europejskich pucharach. No, natomiast gdzieś w momencie wyjścia na boisku to wszystko dzieje się mimochodem. Grzyb do Grosickiego. Grosicki starał się teraz dobrze tam dryblować przed polem karnym. Sędzia sprawia wrażenie takiego drobiazgowego i tutaj już taki drugi faul w liście, gdzie mógłby puścić tą akcję, bo przeciwnicy byli przy piłce. Rozpocznie od rzutu wolnego Ronaldo. A teraz ustawienie szeroko Javito, Toni Calvé, w środku Koke, a także Cezarek przesunęli się o kilkadziesiąt metrów w kierunku pola karnego Jagiellonii Białystok, gracze Arisu. Rozpocznie Neto. Neto. Obok Javito jest Lato, Cezarek. Chorwat odegrał do Brazylijczyka. Neto ten w kierunku Koke. Ale zamknięta akcja 2-0. Ponownie Toni Calvo. No tutaj wyraźnie źle ustawiona Jagiellonia. Zagapiony, tylko nie wiem na co, Igor Lewczuk. Też zabrakło pomocy. Zobaczmy, pomocy. Tutaj brakuje Kupisza, tego zawodnika, o którym mówiliśmy. Tutaj zachowanie, tak, zdecydowanie, brak powrotu Kupisza, bo tu było dużo czasu, żeby się ustawić. Ta piłka leciała dosyć długo, no można się zastanawiać, czy Sandomierski mógł ryzykować, ale zdecydowanie tutaj zejście prawego obrońcy Lewczuka do środka było prawidłowe, ale zabrakło pomocnika, żeby tą akcję jeszcze zamknął. Lewczuk tutaj podręcznikowo zbiegał do stoperów, tak, ale to jest zawodnik. Nie wrócił Kupisz z drugiej strony Czesław, no jednak cały czas obserwując piłkę, warto gdzieś tam kątem oka popatrzeć, co dzieje się za plecami, bo koncentrujemy się nie tylko na piłce, ale na ustawieniu rywala. Tak, tylko że Mateusz, ten zawodnik nie był kryty przez Kerle, stąd tutaj zejście Lewczuka na sekurację. Gdyby było krycie 1-1, prawdopodobnie padłaby ta bramka, ale moim zdaniem zabrakło tutaj Kupisza. Nie popisał się w tej sytuacji młodziutki prawy pomocnik Jagiellonii Białystok, Tomasz Kupisz, pozyskany przez Jagę z Wigan. 14 meczów, 4 bramki w reprezentacji U19, 11 meczów, 4 gole w drużynie rezerw w ostatnim sezonie w barwach Wigan. No i jest bardzo źle, nie ma co mówić. 0-2 w 7 minucie spotkania przegrywa Jagiellonia z Arisem.
Skerla. Lewczuk. Kupisz. To było zaczytelne, zagrane nie w tempie, nie z właściwą siłą podanie Kupisza. Lewczuk. Faulowany Kupisz. Jednak jak się okazuje, szalona ta debiutancka trema w występach w europejskich pucharach. Pamiętajmy, że Aris to drużyna, która dopiero w ostatni weekend sierpnia zaczyna rywalizację w lidze greckiej. Oni ostatnio grali bardzo przeciętnie w sparingach. 0-2 z Rubinem Kazań, 1-1 z Omonią Nikozja i 2-1 na własnym boisku z Kerkirą, ale ten mecz zaczynają naprawdę znakomicie. Lato. A to też pokazuje, Maciej, skalę problemu, bo taka łatwa strata w środku pola w polskiej lidze nie zawsze kończy się rzutem karnym czy bramką. Tutaj no, wykorzystali to z premedytacją, zrobili z tego rzut karny, tutaj ładna akcja ostrzelająca, brak asekuracji również wykorzystana bezbłędnie. Szybko zaczął Frankowski, jeszcze poprawka, podbita ta piłka, walka tam znów w polu karnym i kolejny raz fauluje Tiago Rangelcionek. 10. minuta spotkania. Jagiellonia Aris 0-2. Na razie bohaterem drużyny gości Hiszpan Toni Calvo. 5 bramek w 28 spotkaniach ubiegłego sezonu w rozgrywkach Ligi Greckiej. Także jedno spotkanie w 4 spotkaniach. Także jeden gol w 4 spotkaniach Pucharu Grecji. Ruszył Koke. Skerla. Ale widzimy, jakie jest mało miejsca. Jak szybko podchodzą do graczy Jagiellonii Grecy. Teraz Kaszczelan niepotrzebnie z tą piłką w kierunku własnego pola karnego. Niedokładna piłka do Kupisza. Jeszcze Lewczuk. Uprzedził tutaj Michela. Tymczasem Grosicki. No to jest ta broń Jagiellonii. Grosicki, rykoszet. Trzeci rzut rożny. Ale bardzo ładna akcja. Wydaje mi się, że najlepsza od początku meczu Jagiellonii. Zagrał na wolne pole Kaszczelan. To lubi bardzo Kamil Grosicki, czyli pokazać swoją szybkość. No tutaj niewiele można było zrobić, bo tu już ostry kąt był. Był ostry kąt, też jakby nie było większego sensu, żeby starał się dryblować, bo już widzieliśmy, że natychmiast Ronaldo Guay rozbiegał na asekurację. Kaszczelan. Jest rzut wolny dla Jagiellonii. No teraz za wszelką cenę trzeba podjąć walkę, trzeba szukać tych kontaktów fizycznych, dobra akcja, żeby zespół wierzył, że to, co się stało w tych pierwszych 7 minutach, że jeszcze można zmienić obraz tego meczu. Jest dużo czasu. Dzisiaj widzieliśmy, oglądaliśmy ruch. Też Austria 1 źle zaczęła, a bardzo dobrze skończyła. Tutaj też trzeba się postarać o taką niespodziankę. Frankowski i Jarosław Lato przy piłce. Lato. Jeszcze Kupisz. Kupisz. Dogranie do Kaszczelana. Kaszczelan miękko na pole karne. Podbita piłka przez graczy Arisu. Już ucieka po prawej stronie boiska Koke. Przy piłce Javito. Ruszył także Cezarek. Toni Calvo. Przeszła ta piłka przez wszystkich pomocników Jagiellonii. Nafti. Toni Calvo. Wspaniałe wyszkolenie indywidualne Hiszpana. Nafti. Ronaldo Guairo. Lazaridis. Sipakis. Niedokładnie na Javito. Lato. Neto. Bardzo przytomnie o nogi Jarosława Laty i Aris z linii bocznej boiska. Już teraz widzimy, jak szeroko ustawia się Toni Calvo. On też tutaj zdaje sobie sprawę z tego, że młodziutki Tomasz Kupisz bardziej koncentruje się chyba na grze do przodu, natomiast zapomina często o grze defensywnej. Zauważył to doświadczony Hiszpan, który dzisiaj już zdobył 2 gole i cały czas gdzieś stara się zniknąć z pola widzenia młodego polskiego pomocnika. Tak, ustawia się zdecydowanie za Kupiszem i na tyle szeroko, że nie podchodzi do niego też Lewczuk i on ma tam dużo miejsca. Dzięki temu jest często przy piłce. Rambuena i Cezarek, Rangelcionek, Nafti, Kaszczelan, Cionek, Rambuena, Grzyb, wreszcie dokładnie Jagiellonia, Lato, wciąż Lato, Rambuena.
proszę zobaczyć, jak trudno jest zdobyć teren, jak znakomicie się ustawiają zawodnicy Arisu, chociaż teraz no, przesadził tam z ostrością, że jeden z podopiecznych Hektora Raula Coopera to był grający z numerem 8 Tocha. Wenezuelczyk Juan Carlos Vega, pseudonim Tocha. Wenezuelczyk pozyskany za 450 tysięcy euro przed tym sezonem ze Steaua Bukareszt. Teraz Frankowski. Zatrzymane to podanie. Kaszczelan. Norambuena. Lato. Do Frankowskiego. Grosicki i Grzyb. Jeszcze Kupisz to zamknie, ale zdążyli zawodnicy drużyny Arisu i tym wracającym był Toni Calvo. Tak, wydawało się, że on tak w defensywie to nie uczestniczy, ale okazuje się, że byliśmy w błędzie. Nie, nie, pamiętajmy, że tą drużynę trenuje Czesław Hector Raul Cooper, który prowadził i Walencję, i Inter, a przede wszystkim te sukcesy Walencji to była ta perfekcyjna organizacja gry i to wszystko zaczyna się od defensywy w poważnym futbolu. Kaszczela. Cionek. Musimy Państwu powiedzieć, że dzisiaj tutaj nam będzie ciężko oceniać spalone, bo siedzimy jak komentatorzy żużlowi za jedną z bramek, także no, mamy wyjątkowo utrudniony ogląd całego boiska. Grosicki, Kaszczelan, Ronaldo, Thiago, Norambuena, Lato. Z autu gracze Jagielloni. Aleksis Norambuena. Frankowski. Lato. Kaszczelan. Trzeba przygotować takie podanie. Ono musi być dokładne. Taka strata w środkowej strefie boiska może skończyć się bardzo szybko stworzeniem kolejnej sytuacji przez drużynę Arisu, bo już po tych pierwszych minutach widzimy, że jest to drużyna, która jednak po pierwsze jest uporządkowana w środkowej strefie boiska, po drugie ma duży potencjał techniczny. Po trzecie, myślę, że dzisiaj piłkarze Jagielloni będą się zmagać z zawodnikami o takiej charakterystyce, z którymi na co dzień akurat w rozgrywkach naszej ekstraklasy do czynienia nie mają. I to też będzie zadanie trudne. Jeszcze dodałbym, Mati, do tego, co mówisz. Mają pomysł na odbiór piłki, po stracie piłki. Bardzo fajnie się ustawiają. Zawsze mają przewagę. Gdy Jagiellonia ma piłkę, starają się wytworzyć przewagę liczebną i stąd Jagiellonii bardzo trudno, bo Kaszczelan miał już kilka odbiorów, ale to trwa raptem 2-3 sekundy, on nie ma do kogo zagrać. Następuje strata piłki. Calvo, Piętą, znów musi wracać Kupisz, zasekurować prawego obrońcę. Mitchell. Vega. Mitchell, proszę zobaczyć zaawansowanie techniczne drużyny Arisu. Teraz przesadził Koke, Kaszczelan i Kupisz. Kupisz do środka, do Grosickiego. Był tam Frankowski, tymczasem Cezarek, Thiago, Norambuena, Lato. Patrzmy, trzech zawodników, dwóch atakowało Jarka Latę, trzeci ustawiał się jak gdyby na przecięcie podania, odzyskali bardzo łatwo piłkę, ale tu nie ma przypadków. Lato, Norambuena. Muszą grać z Sandomierskim, bo tak umiejętnie ustawiają się cały czas zawodnicy Arisu. I proszę, ta piłka jakby magnesem, znów przeciągnięta przez zawodnika w czarnym kostiumie. Habito, Neto, Cezarek. Habito od rzutu wolnego Aris. Ale tego spodziewaliśmy się, patrząc na skład, z jakich kraju pochodzą ci piłkarze, że to będzie gra techniczna. Tym bardziej, że wszyscy piłkarze podkreślali, Jagielloni i trener, że boisko jest fantastyczne, że takiego boiska w Białymstoku nie było nigdy. Także na pewno to jest duży atut dla zespołu technicznego, jakim jest Arisu. Przyglądając się kadrze Arisu Saloniki, no nie ma co ukrywać, korzystaliśmy też z pomocy polskich piłkarzy grających w Grecji cały czas, jak Mirosław Schnautner, czy też do niedawna, jak Michał Żewłakow, oni zwracali uwagę, że no, takim słabszym punktem Arisu jest gra defensywna, tyle, że na razie no, tego nie możemy zobaczyć, bo Jagiellonia ma szalone problemy
z przedostaniem się z piłką w ogóle na połowę drużyny Arisu Saloniki. Ale to zasługa dobrze zorganizowanej pomocy. Mówiliśmy tutaj, wszyscy uczestniczą w obronie. Tu nie ma zwolnionych zawodników z defensywy. Bardzo dobrze się ustawiają. Jagiellonia ma na razie z tym problem, ale poczekajmy. To jest dopiero początek meczu. Wspominałeś, że Liga Grecka, podobnie jak nasza, nie gra, że startuje jeszcze później i zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Skerla. Norambuena. Grzyb. Kaszczelan. Na to trzecie podanie już musi być takie, powiedziałbym, wymuszone, że zagrywam od razu, tylko nie za bardzo wiem do końca do kogo, bo cały czas staram się grać bardzo blisko zawodników Jagiellonii, podopieczni Coopera. Tak się popatrzy na to, w jaki sposób Aris pozwala Jagiellonii rozgrywać piłkę, to odnosi wrażenie, że zawodnik, który rozpoczyna akcję, ma dużo miejsca. Drugi już ma mniej, a ten trzeci już musi grać z pierwszej piłki. Bez przyjęcia jest to bardzo trudne podanie, najczęściej kończy się stratą. Norambuena. Grosicki. Grosicki wychodzi na wolne pole. Kupisz. No teraz czy zdąży się zabrać Kupisz? Tak jest, wciąż Kupisz. Poczekał na Lewczuka. Grzyb. Grzyb z dystansu. No mieliśmy tam piłkę odbitą od nóg. Chyba jednak zawodnika Jagiellonii i od własnej bramki zaczynać będzie Sipakis. Ale niezła akcja. Tutaj Kupisz ją zainicjował. Strzał 25, może 8 metrów, no nie wiem jak ta Puma się tutaj zachowuje, piłka, czy podobnie jak Dziabulani, no można próbować. Też jest taka sprężysta, gumowa, także... No ty masz okazję grać, to wiesz. Trzeba sprawdzać tutaj, leżając z dystansu Sipakisa. Natomiast wracając do tych sparingów Jagiellonii Białystok, w zasadzie no wszyscy tacy byli troszeczkę uspokojeni tymi wynikami, bo one naprawdę były jak na polską drużynę dobre. Na początek Astizan z Iranu 3-2, potem chorwacka Iskra 2-0, NK Zabrzeg, Zagrzeb 2-1, Leicester City 4-1 dla Jagiellonii Białystok. To zaowocowało propozycji od Schalke, które chciało zagrać z Jagiellonią. Tamten mecz Schalke wygrało 1-0, ale Jaga miała kilka świetnych sytuacji. Wreszcie mistrz Turcji Bursaspor 1-1 i w ostatnim sparingu FBK Kowno 4-2 dla Jagiellonii Białystok. Także tylko jedna porażka z FC Schalke 0-1, co na pewno wstydu drużynie Michała Probierza podczas tego okresu przygotowawczego nie przyniosła. Wszyscy byli zadowoleni, bo i Kamil Grosicki chwalił swoją formę i Tomek Frankowski mówi, że tak dawno się niedobrze nie czuli na początku sezonu, powiedzmy po okresie przygotowawczym. No, ale zobaczymy, no, to jest początek, to jest jednak gra o punkty. Tu widać doświadczenie, dobry rozpoczęty mecz przez Aris, rzut karny, jak gdyby odebrało troszeczkę pewność siebie Jagiellonii. Ale muszą o tym jak najszybciej zapomnieć, jeszcze jest dużo czasu, biorąc pod uwagę, że jeszcze jest dwumecz przed nami. No, próbował dryblować w polu karnym Kokę, przeszkadzał mu Jarosław Lato, później chyba się przeliczył, jednak z tym takim, powiedziałbym, technicznym rozwiązaniem akcji defensywnej Aris ma stały fragment gry, 21 minuta. Teraz starają się Jagiellonii pomóc kibice, 4-5 graczy Arisu w polu karnym Grzegorza Sandomierskiego. Uspokaja tam zawodników pan Bernsen. Zobaczmy, piłka bita z premedytacją w kierunku bliższego słupka na Kokę, ale ten dobrze blokowany przez zawodnika gospodarzy. Takie niezłe warunki jak na napastnika, 1,80 m wzrostu. Trener Michał Probierz, jakby uzasadniając wybór dzisiaj Igora Lewczuka do wyjściowej jedenastki, mówił tak, to jest piłkarz, który ma mecze znakomite, ale też ma mecze takie, że mam ochotę go po 15-20 minutach zmienić. W tej chwili już widzimy rozebranego przy linii bocznej boiska Brazylijczyka Hermesa i otrzymuje taką informację, że to on Igora zmieni. No, trudna była ta współpraca. Trudne są te pierwsze kroki w boiskowej miłości między Lewczukiem a Kupiszem. Absolutnie się z tobą zgadzam, że nie sam Lewczuk był odpowiedzialny za stratę drugiej bramki, że tutaj powiedziałbym, że była taka wina 70% Kupisz, 30% Lewczuk, bo gdzieś też zabrakło mu jakby spojrzenia za siebie i skontrolowania ustawienia swojego rywala. W każdym bądź razie już po 22 minutach rywalizacji decyzją trenera Igor Lewczuk boisko opuszcza, a zmienia go doświadczony Brazylijczyk Hermes. Za chwilę zobaczymy, jak ta drużyna zostanie w tej chwili przegrupowana. Ja pamiętam jeszcze takie mecze w łódzkim klubie sportowym, gdzie Mladen Kaszczelan grał na pozycji prawego obrońcy. I wygląda na to tak z naszej perspektywy właśnie, że to Mladen Kaszczelan będzie teraz współpracował z młodym Kupiszem, a w środku pomocy będzie troszeczkę inne ustawienie. No wiemy, że 8-krotny reprezentant Czarnogóry to jest
taki piłkarz dużo biegający, walczący, agresywny, nieodpuszczający, czasami pewnie grający na granicy czerwonej kartki, ale chyba potrzebuje takiego agresora tutaj po prawej stronie na tego rozpędzonego Toniego Calvo, Michał Probierz. Ale też pamiętamy, że Kaszczelan gra bardzo twardo, tak, bez kalkulowania i tutaj przy takim technicznie dobrze zaawansowanym zawodniku Calvo, no też może być problemy. No Igor, no pierwsze pady za płoty, to debiut Jagiellonii, głowa do góry. Nie codziennie jest niedziela, czasem się zdarzy i słabszy mecz. Tak, no debiutuje Jagiellonia, debiutuje cały klub. I uwaga, tutaj... Jaga szansa! Gol! Jest! Mamy bramkę! A więc widzimy w polu karnym szczęśliwego Grzyba. Rafała Grzyba. A podawał chyba, widzę, że Tomek Frankowski, o ile dobrze zauważyłem. 24 minuta i teraz ożył stadion w Białymstoku. Proszę, szalejący przy linii Michał Probierz. Popatrzmy, jak ta akcja się rozwijała. Tutaj szybkość, zdecydowanie Kamila Grosieckiego. Ograł Ronaldo. Wspaniale wyłożył piłkę Grzybowi. Zaczęło się od prostopadłej piłki Frankowskiego do Grosickiego. No świetnie się z tym zabierał Kamil Grosicki. Później też bardzo dokładnie wyłożył piłkę Grzybowi, a ten właściwie nakrył piłkę stopą i mamy gola kontaktowego. Mamy gola i tutaj warto zwrócić na bardzo mądre doświadczenie tutaj Grosickiego. Uwaga, może za moment, po drugiej bramce. Zanim dośrodkowo przygotował sobie pozycję ręką, odepchnął zawodnika greckiego, dzięki temu miał dużo czasu, żeby dokładnie dograć. Ale to też jest to przygotowanie atletyczne, motoryczne, tak, Grosickiego do tego sezonu, na co zwraca uwagę Michał Probierz, że dużo pracował na siłowni, że w tej chwili ta jego fizyka, muskulatura wygląda zupełnie inaczej. To przekłada się na takie sytuacje, kiedy trzeba no, tą ręką pracować. To trzeba, mimo że jest to piłka nożna. Tak, mimo że to jest piłka nożna, trzeba sobie pomóc rękoma, ale też ważne jest, że dostał taką piłkę, jak wcześniej zagrywał mu Kaszczelan. Wtedy Kaszczelan zagrał, było to dalej od bramki. Teraz wprowadził go zawodnik Jagiellonii w pole karne i dzięki temu Grosicki mógł świetnie zagrać do środka i padła bramka. Katastrofalny początek Jagiellonii. Teraz no jest, powiedziałbym, to światełko w tunelu. Jak zareaguje Jagiellonia po zdobyciu tej bramki? I też jestem ciekaw reakcji po stracie gola Arisu Saloniki. Bardzo dobrze się stało, że nastąpiło to po zmianie zawodnika, bo jak gdyby wszedł nowy zawodnik, nowy duch w zespole, pada bramka, zaczyna się nowy mecz. Kaszczelan. Jakby zrobiło się więcej miejsca w środkowej strefie boiska. Grzyb. Kupisz. Hermes, Kaszczelan odważnie tutaj zbiega do środka, no lepiej chyba było grać po ziemi, było tam trochę miejsca, Hermes na pewno wprowadzi trochę porządku, ładu do środkowej strefy Jagiellonii, przejął Vega, Javito i Alexis Norambuena, odrzutu wolnego Aris. Spodziewałem się dzisiaj w pierwszym składzie Mendrinosa na środku pomocy wspólnie z Naftim. Pojawił się za to Vega. Zablokowane uderzenie Calvo. Lato. Już tam na linii spalonego stoi Grosicki. Lato w indywidualnej akcji. I kolejny pał. Tocha do Koke. Dobrze Cionek. Kaszczelan. Szeroko tam do linii ucieka Kupisz. Świetne zagranie Kaszczelana, które otwiera teraz tę akcję Jagiellonii. Kupisz do Grzyba. Grzyb na polu karnym. Grosicki, także Frankowski. Dośrodkowuje Grzyb. Zgarnie tę piłkę Kaszczelan. Hermes. Lato. Cofną się teraz za Latą Javito, Hermes z dystansu od bramki Sipakis. Coś się zaczęło dziać. Coś się zaczęło dziać po prawej stronie, gdzie gra Kupisz. Grosicki schodzi do, właśnie do tej strony. Kupisz zaczyna też coraz lepiej się prezentować. Brakuje jeszcze troszeczkę takiego odwrócenia akcji po lewej stronie, żeby Lato próbował też właśnie takich akcji, jak robi Kupisz. Tam jest zdecydowanie trudniej Jagiellonii. Buena, Lato. Dobrze tam blokował to podanie Vega. Zaczyna Jagiellonia. Norambuena.
skakał Grosicki, Ronaldo, Sipakis, Lazaridis. Prosta padła piłka do Cezarka. Dobrze ustawiony Thiago, jeszcze Koke. Hermes. Blisko całej sytuacji sędzia, gramy dalej. Lato, Grzyb. Tym razem niedokładnie. Kolejna piłka za plecy, ale zdążył się właściwie ustawić Kaszczelan. Widzimy, on kontroluje piłkę, ale też ustawienie rywala. Chyba jeszcze jakiegoś urazu nabawił się tutaj Toni Calvo. Kupisz. Kaszczelan. Wraca na własną połowę, kulejąc Toni Calvo. Tymczasem już pole karne. Próba tam koronkowego rozegrania akcji, ale zorientowali się Grecy. Vega. Na wolne pole. No teraz trzeba wracać, bo czwórką atakuje Aris. Javito. Javito. Szukają z premedytacją tego przerzutu. Widzą, że Kupisz nie nadąża. Toni Calvo, Sandomierski. Ależ miał szczęście. Niewiele brakowało i Cezarek wpakowałby piłkę do siatki Jagiellonii. No, gra się zdecydowanie otworzyła, ale Grecy zdecydowanie szukają zagrania do Calvo. Szukają tego dłuższego podania za plecy bocznego obrońcy, ewentualnie gdzieś tam, gdzie nie wróci Kupisz. Nieprzyjemna piłka. Teraz wsparcie dla młodego bramkarza Jagiellonii po tej trudnej interwencji, która o mało co nie skończyłaby się utratą trzeciej bramki. Probierz nakazuje rozgrzewkę kolejnym piłkarzom, także no kto wie, być może będą kolejne zmiany szybciej niż się spodziewamy. Kaszczelan. Skerla. Vega do Neto, tymczasem Koke. Zamknie akcję Mitchell. Mitchell Garberini, 29-letni Brazylijczyk. Dobre dogranie. Ale tutaj za łatwo poradził sobie z dwoma piłkarzami Jagiellonii. Praktycznie takim delikatnym zwodem minął Grzyba. Było niebezpiecznie. Mitchell Garberini, Pereira z jednej strony. Brazylia z drugiej, Neto też Brazylia, skrzydłowi z Hiszpanii, środek defensywy, Grek i Brazylijczyk, środek pomocy, Tunezyjczyk i Wenezuelczyk, w ataku Hiszpan, a także Chorwat, a więc można powiedzieć wszystkie techniczne nacje dzisiaj oglądamy w drużynie Arisu Saloniki. I pan profesor w okularach, Hector Raul Cooper. No troszeczkę się zmienił, widać, że lat przybyło, włosów ubyło. Poprowadził Gruzję, spokojnie. Jagiellonia, widać było, że chce iść za ciosem po tej bramce, ale też musi bardzo uważać, bo tutaj groźne są te kontry, zwłaszcza te przerzuty do Calvo. On jest bardzo niebezpieczny i tutaj na miejscu Kaszczelana zwróciłbym szczególną uwagę, nie włącza się zbyt często w akcje ofensywne, bo przy niewracającym Kupiszu będzie to zawsze problem. Hermes do Kupisza, złapać tę piłkę przed linią boczną. Kupisz, obok niego Mitchell, Kupisz! Ładne dośrodkowanie, prawie z linii bocznej. Jeszcze Hermes. No Rambuena, teraz niemal cały zespół Jagiellonii na połowie rywala. Frankowski tam aktywnie w przedniej formacji, biegający między stoperami drużyny Arisu Saloniki. Jeszcze Hermes, Frankowski świetnie się odwrócił. Tomasz Frankowski, Sifakis! To jest cały Franek, duża swoboda, duża świetna technika. I mądrość, Mati, zwróć uwagę, nie był atakowany, nie uderzał z 25 metra po przyjęciu piłki, tylko poprowadził, przyjął piłkę. Można z 18, po co z 25? Można, nie atakowany, proszę bardzo, jeszcze poprawię. Jestem w świetle bramki, uderzam. Dzionek. Lewczuk. Grosicki, niewiele brakowało, tutaj udałoby mu się minąć asekurującego Neto Ronaldo, bo to on zbiegał na pozycję prawego obrońcy po tym, jak Neto zapędził się w akcję ofensywną. Widać automatyzm, że to nie są przypadkowi zawodnicy, to nie są zawodnicy, których trener trenuje tydzień. Widać, że on pracuje z nimi dłużej, bo pewne rzeczy, tak jak my tutaj siedzimy z tego miejsca, widać jak na dłoni. Ale Jagiellonia walczy, ale Jagiellonia próbuje. Grosicki. Brawo, Jagiellonia odważnie, już który strzał z kolei. Te strzały jeszcze może nie są zbyt celne. Jeden poza tym strzałem Frankowskiego. Reszta to zawsze gdzieś mija ten słupek, ale niech próbują. Chyba czekał na prostopadłą jednak piłkę w tej akcji Tomasz Frankowski. Zobaczmy na Rambuena. Grosicki już tutaj zbiegał. Tak, ale to Tomasz Frankowski musiałby próbować zagrywać gdzieś między nogami. To takie byłoby bardzo trudne zagranie. Dzionek. Neto.
gracz, którego Aris pozyskał w 2008 roku z brazylijskiego Santosu. Cionek ładnie teraz starał się wypuścić w bój swojego kolegę. Neto. Lato i próba zagrania do Grosickiego, nieudana. Lazaridis. Ruszył tam do stoperów, by pomóc w rozegraniu Vega. Habito. Od rzutu wolnego goście po interwencji faul Norambueny. Koke i Skerla. Koke. Koke. Ależ piękne zagranie. Habito. Szansa Arisu. Habito. Dobry powrót Kaszczelana. Ale widzieliśmy, jak łatwo jednym podaniem ograł od razu dwóch zawodników Jagiellonii Koke. Przestrzegał przed tym Michał Probie zawodników i nam mówił o tej grze właśnie na skrzydłach i to się potwierdza. Zwróć uwagę, jaka swoboda, jaki spokój tego zawodnika w tym momencie. Nie za bardzo było do kogo podać tutaj przez pewny moment i dlatego właśnie zatrzymał się ta piłka na piłkarzu Jagiellonii na szczęście. Zaczyna Sandomierski. 11 minut do końca pierwszej części spotkania. W swoim debiucie w 90-letniej historii klubu Jagiellonia Białystok na własnym boisku przegrywa z Arisem Saloniki 1-2. Trzecia minuta Calvo. Siódma minuta Calvo. No i później dla drużyny gospodarzy Rafał Grzyb. Jest trochę lepiej, ale cały czas jednak bardzo źle. Kaszczela. Hermes. Kaszczelan. Dobre zagranie. Kupisz, Hermes. Teraz wymienili kilka podań, tak w stylu Arisu. Zawodnicy Jagiellonii. Kupisz, pole karne. Było tam trzech graczy Jagi. Jeszcze Hermes. A muszę powiedzieć, że wprowadził dużo spokoju do środkowej linii brazylijczyk. To jest piłkarz, który bardzo rzadko traci piłkę. On, jeśli nie ma możliwości zagrania do tyłu, do przodu piłki, to stara się wycofać tą piłkę. On nie traci piłek. Co istotne jest, zaczął lepiej grać Kupić na skrzydle. Już dwa takie niezłe dośrodkowania. Teraz może nie było najlepsze, ale fakt, że dochodzi do dośrodkowań jest jak gdyby pocieszenie dla Jagiellonii, że za którymś razem może zagrać celnie. Sifakis. Cionek Wałt. Ma jeszcze przecież na ławce rezerwowych wysokiego Trytkę. Ma też Marcina Burkharda, który potrafi uderzyć z dystansu, który też wydaje się, że taki głupi okres w swoim życiu pozostawił za plecami. W tej chwili chce się skoncentrować na piłce. Ma jeszcze kilka lat grania przed sobą i no, ma też swoje cele. Na początek pierwszy skład Jagiellonii, a później może coś dalej, coś wyżej, ale tak, powoli. Złapał fajną sylwetkę takiego piłkarza, jak go pamiętam z wcześniejszych lat. Szkoda, że ma ten problem z odbiorem piłki, grając 4-4-2 z Rosickim, z Frankowskim. No jeden z nich musiałby nie grać, żeby Marcin mógł grać, bo Marcin 4-4-2 nie za bardzo się czuje jako defensywny pomocnik. Zabrakło troszeczkę komunikacji, można było tutaj jednak wykazać więcej spokoju. Kamil Grosicki główkował Wałt, rozpocznie Brazylijczyk Neto. Pokazuje się już Koke, Neto, Koke, Neto, ale też widzimy, dlaczego Koke, napastnik, który strzelił tylko 3 bramki w zeszłym sezonie w greckiej Ekstraklasy, ma status gwiazdy, bo bramki to nie wszystko, liczy się też pomysł na rozgrywanie akcji, aktywność, technika, praktycznie on tutaj nie traci piłek. Nie traci i zagrywa takie właśnie trudne piłki, ale one są bardzo dokładnie niebezpieczne dla obrońców Jagiellonii. Frankowski, już tam pokazuje się mu Grosicki. Frankowski poczekał, bo jednak za mała liczba partnerów uczestniczyła w tej akcji. Na drugą stronę w kierunku Kupisza i Kaszczelana. Kupisz, Kupisz, bardzo odważnie i faul wracającego Cezarka. To właśnie Chorwat, mający także czeski paszport. Jego też debiut w oficjalnym meczu Arisu Saloniki, jak wspominałem, on grał poprzedni sezon w barwach Asteras Tripoli. Zastąpił tutaj znakomitego Argentyńczyka Javiera Camporre, który odszedł do Colo-Colo, który w zeszłym sezonie strzelił 11 goli. Pierwsza żółta kartka. No i teraz zobaczymy, jak ten stały fragment gry rozegrają podopieczni Michała Probierza. Jest Jarosław Lato. Czy to będzie
mocno kopnięta piłka w światło bramki i tam za chwilę ruszy 4-5 zawodników w białych strojach, żeby no, znaleźć gdzieś tę piłkę w powietrzu, żeby przeciąć lot. Uwaga, Lato! Jeszcze niezbyt udany strzał i jeszcze szansa! Ileż razy próbowali w tej akcji zawodnicy Jagiellonii, ale piłka jest przed polem karnym Sandomierskiego. Ale widzimy, że jednak Grecy mają problem w obronie. Ta bramka po akcji Kamila Grosickiego, kilka dośrodkowań Kupisza, pokazuje, że tam jednak to nie jest monolit. Dzisiaj chociażby przed momentem ten stały fragment gry pokazuje, że tego zrozumienia też brakuje przy stałych fragmentach gry. Mitchell. Teraz niedokładne zagranie to Koke. Thiago, już tam Habito rusza w kierunku Norambueny, zawahał się z tym podaniem Sandomierski. Zagranie na napastnika, ale jednak niedokładne. Skerla i Cezarek do pomocy Kaszczelan. Cezarek poradził sobie, Toni Calvo, Nafti. No, był pod piłką w tym pierwszym kwadransie, natomiast zniknął w tych następnych 20 minutach reprezentant Tunezji. Nafti teraz fatalnie dla swojego zespołu, dobrze dla Jagiellonii. Na kontrę, już Lato do lewej strony boiska. Grosicki, jest kolejny stały fragment gry. Widać, że jest nabiegany Kamil, dobrze czuje się fizycznie. Szuka pojedynków, to jakby świadczy o formie zawodnika. Szuka pojedynków i jest bardzo groźny. I te pojedynki, większość tych pojedynków wygrywa albo jest faulowany. I to jest ważne, bo można szukać pojedynków, wszystko przegrywać, a to jest wszystko z korzyścią dla drużyny. No ale chyba tutaj faulu to nie było, też mi się wydaje. To było trochę aktorstwo szczecińskiego, czy też białostockiego teatru w wykonaniu Kamila Grosickiego. 40 minuta, mamy stały fragment gry dla Jagiellonii. Frankowski i Lato. Frankowski do Norambueny. Frankowski, ładnie to rozegrane, szansa, ale szkoda, że nie udało się tego wykończyć strzałem. No tutaj bardzo cwanie Jagiellonia zagrała, tutaj naprawdę niewiele brakowało, żeby to oddać strzał. Proszę, jaki ruch bez piłki Frankowskiego. Zagrał i od razu poszedł te 20 metrów. Bardzo dobre odegranie. No troszeczkę zabrakło precyzji tego ostatniego podania. Jakby zdziwiony tym kunsztem gospodarzy przy stałym fragmencie gry Hector Raul Cooper. Oglądali sparingowe spotkanie Jagiellonii Grecy z FBK Kowno. Nie bywało się w Białymstoku, tylko w jednej z mniejszych miejscowości. No bo w takim klimacie folklorystycznym straż pożarna jeździła dookoła. Polewała boiska. Tak jest, polewała boiska, także Grecy byli lekko zdziwieni, ale dzisiaj grają na naprawdę znakomitej murawie. Mieliśmy okazję, Czesław, się tutaj przejść kawałek i, o, i żółta karta murawa jest przygotowana świetnie. Drugi żółty kartonik dla zawodnika Arisu. Dostał kartkę Cezarek, teraz ukarany zdobywca dwóch goli Toni Calvo. No ale tutaj nastraszył troszeczkę Kupisz Calvo. Pokazał, że jest również bardzo szybki prowadząc piłkę i tutaj musi uważać Calvo, bo był wyraźnie spóźniony. No, dwóch młodych ludzi bije się o to miejsce na prawej stronie pomocy, a więc Kupisz, a także siedzący na ławce Maciej Makuszewski, pozyskany z Wigier Suwałki, też chwalony przez trenera. Rywalizacja ciekawa podczas okresu przygotowawczego. Uwaga, Kupisz, dośrodkowanie. Kto to zamknie? Jednak piłka przeniesiona nad bramką Sifakisa i od własnej bramki zaczynać będą Grecy. Podróżowali autokarami, samolotami. No, przyjechali też z różnych miejsc w Europie, z Holandii, Niemiec, po to, żeby zobaczyć Aris w europejskich pucharach. Lato Wout. Toni Calvo znów ustawiony bardzo szeroko po lewej stronie boiska, ale też przyzwoicie ustawiony w tej sytuacji Kaszczelan, który cały czas ma na oku Hiszpana. Oczywiście tutaj zachowując kanon taktyczny, stara się być blisko stoperów, bronić wąsko. Natomiast też widzi, że tam cały czas szuka jednak tego ustawienia przy linii bocznej Toni Calvo. Nefti.
Mitchell, Koke, przewinienie Sterling. Uwaga, Sandomierski, bardzo ważna interwencja. To było dobre skrzydlenie akcji przez lewego obrońcę Michela. Ale popatrzmy na zachowanie tutaj zawodnika greckiego. Zagrał, wszedł na podanie prostopadłe i stąd to niebezpieczeństwo. Uwaga, Jagiellonia. Znów Grosicki, ależ bliski Frankowski. No tylko pokazał, uniósł kciuk do góry, pokazał, było super. To też mogliśmy wyczytać z ust Tomasza Frankowskiego. Popatrzmy, znów Grosicki radzi sobie tutaj z rywalem na skrzydle. Taka dobra, bita piłka przed bramkarza. Coś, przed momentem mieliśmy podobną akcję Greków. Tutaj też bramkarz chwycił Sandomierski, tutaj ta piłka przeleciała. Ale wyraźnie widać, że ta lewa strona Greków jest nieszczelna. Coś tam przecieka. Myślę, że najczęściej przecieka, jak tam pojawia się Kamil Grosicki, wtedy dużo jest szumu. Ale i dużo tych dziur. Kupisz też ma bardzo fajne parametry i biegowe. I tutaj Calvo nie zawsze zdąży za nim wrócić i Kupisz to wykorzystuje. Zobaczmy teraz uderzenie z dystansu. Dobre, soczyste w wykonaniu lewego obrońcy Michela, ale piłka jednak mija bramkę Sandomierskiego. Najistotniejsze, myślę, dla piłkarzy Jagiellonii, że minął ten paraliż, który oglądaliśmy w pierwszym kwadransie, że w tej chwili ten mecz się zdecydowanie wyrównał. No jest piękny księżyc nad Białymstokiem, ale też ta gra jest dużo przyjemniejsza dla oka w wykonaniu drużyny Michała Probierza. Uwaga, Sandomierski, dobre wyjście i ma piłkę w rękach. Kaszczela, no jeszcze czy spróbują przed przerwą coś zagrać. Kaszczela, Hermes. Kaszczelan, ryzykownie, dobrze zbiegał Lato, Kupisz, Kaszczelan. Thiago, Norambuena, Hermes, Frankowski, Vega. Minuta doliczona do pierwszych 45 przez norweskiego arbitra Espena Berntsena. Skerla. Kaszczelan. No, ryzykownie przełożył. Skerla. Sandomierski. Kupisz. Poradził sobie Kupisz, jest out dla Jagiellonii. Jeszcze raz wrzucona piłka w kierunku Grosickiego. Chyba troszeczkę za lekko. Przyjął piłkę Nafti. Zgubił ją jednak w środkowej strefie Habito. Lato. Norambuena. Lato. Ostatnia szansa w pierwszej połowie. Lato. Nie najlepsze dośrodkowanie. Wprost w ręce Sifakisa zagrywał Jarosław Lato i z wynikiem 1-2 zejdą do szatni piłkarze Jagiellonii i Jarisu Saloniki. Tak jak mówiliśmy, zaczęło się katastrofalnie. Było 0-2 po 7 minutach. No myślę, że też niezwykle wytrącony zespół psychicznie z równowagi przy tym bardzo szybko podyktowanym rzucie karnym przez arbitra. W 24 minucie gol kontaktowy Grzyba i po prostu trzeba pracować dalej, próbować. Myślę, że już tej tremy nie będzie w drugiej połowie, że ten początek drugiej połowy będzie zupełnie inny, bo tutaj widzieliśmy w głównej roli nie tylko Calvo, zdobywca dwóch bramek, ale też mimo wszystko Lewczuk, którego Michał podjął odważną decyzję, zmienił na Kaszczelana. Kaszczelan nie popełnia może takich błędów, jak popełnił Lewczuk przy tej drugiej bramki, do spółki z Kupiszem oczywiście, bo tak to trzeba nazwać. No i stąd wyniki 2-1 w tej obronnej, bo Kupisz nie zawsze mu pomoże. On musi być bardzo świeży, żeby wygrywać pojedynki z tym niesamowitym Calvo. No w Białymstoku na pewno nadzieja umiera ostatnia. Na środku boiska już Tomasz Frankowski i Kamil Grosicki na ławce gotowy do obejrzenia drugiej połowy. Michał Probierz, my Państwu przypomnimy składy obydwu zespołów. I tak drużyna Arisu w bramce z numerem 13 Sifakis od prawej strony.
z dwójką Brazylijczyk Neto, w środku z piątką Brazylijczyk Ronaldo, z czternastką Greg Lazaridis i z numerem 16 na lewej obronie też Brazylijczyk Mitchell. Druga linia od prawej strony, 20 Hiszpan Habito, w środku z ósemką Kolumbijczyk Vegas, szóstką Tunezyjczyk Nafti i z numerem 7 po lewej stronie też Hiszpan Calvo i dwójka piłkarzy z przodu, Hiszpan Koke numer 10 i z numerem 9 Chorwat Cezarek. Jeśli chodzi o Jagiellonię, z numerem 12 w bramce Sandomierski, w linii obrony w tej chwili grają z numerem 3 Kaszczelan, z 5 Skerla, z 15 Czionek i z numerem 17 Norambuena. W drugiej linii 8 Kupisz, 11 Hermes, 22 Grzyb i z numerem 13 Lato i z przodu 10 Grosicki i 21 Frankowski. Lazaridis. Dobrze przejęta piłka przez Skerle. Sandomierski. Kaszczelan. No teraz będą budowali te akcje spokojnie od obrony zawodnicy Jagiellonii. Kaszczelan. Skerla i Czionek. Znów Sandomierski. Próbują zacząć tę drugą połowę tak jak pierwszą zawodnicy Arisu, a więc ustawiając się bardzo blisko siebie, bardzo wysoko. Uwaga, Frankowski do spalony, Grosickiego spalony, na spalony. Aris pozwala Jagiellonii rozgrywać piłkę na własnej połowie, dopiero taką nieśmiałą próbę ataku na bramkarza w momencie zagrania piłki do niego. Chociaż nie wiem, czy tam z lewej strony stoper nie został w linii tutaj z piłkarzem Jagiellonii Grosickim. I spokojnie rozgrywają piłkę, z tym, że jeśli jest, następuje już atak tego zawodnika na bramkarza czy na stopera, no Jagiellonia stara się grać dłuższym podaniem, najczęściej pada to łupem piłkarzy z Grecji. No, spalony kontrowersyjny, natomiast chyba też lepiej będzie, jeśli te piłki grane do Grosickiego będą po ziemi, bo tak, ja tak zawsze patrzę na te takie uwagi z przymrużeniem oka menadżera Kamila Grosickiego, Mariusza Piekarskiego, który mówi, no na razie to piłka na ścianę, proste podbicie, bo na pewno technika to jest jeszcze ta sfera w arsenale, powiedziałbym, Grosickiego do poprawy. Także na pewno zejdzie mu trochę czasu, zanim taką piłkę zagraną nawet efektownie górą przez Frankowskiego zgasi. Tak, widzieliśmy sposób, jak padła bramka, jak wcześniej Kaszczelan zagrywał do Grosickiego. No takie właśnie zagrania. Uciekający Grosicki od środkowych obrońców do prawej czy do lewej strony. To są ulubione piłki dla Kamila Grosickiego i wtedy jest najgroźniejszy. No ale teraz przede wszystkim trzeba koncentrować się na właściwym ustawieniu drużyny przy stałym fragmencie gry dla rywala. Przy piłce jest w zespole Arisu Neto, w polu karnym Ronaldo, także oglądamy tam Koke, Wege, jest także dysponujący naprawdę dobrym uderzeniem lewą nogą Brazylijczyk Mitchell. Czteroosobowy mur ustawił Sandomierski. No i zobaczmy, jak to rozegrają teraz podopieczni Hektora Raula Coopera. Neto czy też Mitchell? No, wygląda na lewą nogę Mitchell, ale mogę się mylić. Dłuższy rozbieg zdecydowanie. Trochę nam się przedłuża ten moment wykonania tego stałego fragmentu gry. Jeszcze nie. Neto, ale czujny w bramce Sandomierski. Postraszyli bramkarza Jagiellonii. Ustawił się lewy obrońca z lewą nogą przygotowaną do strzału. A strzał całkiem niezły. Vega. Vega, Nafti, Mitchell, świetny przerzut do Habito, ten doskonale piłkę przyjął, Habito i Norambuena, blisko całej sytuacji był asystent, faulu nie widział, teraz Lato, no, chyba tam niepotrzebnie decydował się na dribbling, skończyło się to wszystko szczęśliwie dla Jagiellonii, Grzyb do Norambueny, Norambuena i niedokładne zagranie do Jarosława Lat, Ronaldo, Neto. Neto. Uwaga! Sandomierski. No nie musiał interweniować, bo ta piłka jednak nie została strącona w kierunku jego bramki. Teraz Frankowski próbował szybko tutaj na jeden kontakt zgrać do Kupisza. Lazaridis. Cezarek. Cezarek, zagranie piętą, Frankowski i Lazaridis, Nafti, Habito,
Nafti. Mitchell. Długo teraz utrzymują się przy piłce zawodnicy Ariso. Kilka dokładnych podań, ale tam bardzo dobra interwencja Andriusa Skerli. Już Lato do Grosickiego. Ten znów bardzo dobrze przepuścił, ale tym razem jednak zdecydowanie bliżej do piłki miał Brazylijczyk Ronaldo. Zabrakło siły przede wszystkim w tym podaniu Jarka Laty, bo gdyby zagrał mocniej, to dłuższy odcinek do ścigania się dla Kamila Grosickiego, myślę, że wygrałby ten pojedynek. Nafti. Mógłby się chwalić, że wygrał dzisiaj pojedynek biegowy z Ronaldo. No tak, tak, zdecydowany faworyt tego pojedynku. Toni Calvo z dużą swobodą drybluje. Widać to prowadzenie, krótkie piłki, też dynamikę każdego kroku zdobywcy dwóch bramek dla Arisu Saloniki. Widzimy od pierwszej minuty dobre bramki, dwie. Dobrze się czuje, pewnie drybluje, sztuczki techniczne piętą zagrywa. Dobry piłkarz. Proszę Państwa, na razie nie jest dobrze z polskim futbolem w ten czwartek. Przegrał Ruch Chorzów z Austrią Wiedeń 1-3. Przegrała Wisła Kraków 0-1. Gol Nadyrowa. Później czerwona kartka w konsekwencji drugiej żółtej dla Bunozy i w doliczonym czasie gry przestrzelony rzut karny dla Macieja Żurawskiego. Także no, nadmiar, powiedziałbym, nieszczęść Wisły Kraków w tym spotkaniu. Także dzisiaj no, wierzymy, że ten mecz tutaj w Białymstoku skończy się inaczej, że nie będzie trzeciej porażki polskiego zespołu. Zostało Jagiellonii no jeszcze sporo czasu, blisko 40 minut. Na razie przegrywają jednym golem podopieczni Probierza. Norambuena, Kaszczelan, Kupisz, Hermes. Dobre zagranie do Grzyba. Troszeczkę problemu z opanowaniem piłki, ale już wszystko w porządku. Norambuena, Lato. Grzyb. Mało wyborów. Mało wyborów miał tutaj Rafał Grzyb. Jarek Lato prawie gdzieś tam próbował biegać z drugiej linii, ale było to spóźnione i stąd szczęście, żeby walczył. Na pewno przenoszenie akcji z jednej na drugą stronę. Dokładność podań. No i przede wszystkim też tutaj dynamizowanie akcji. To jest szansa Jagiellonii. Muszą zmusić tutaj do błędów defensywę. Kupisz. Świetna indywidualna akcja. Kupisz. Dobra wrzutka. I na rzut rożny Neto. Ale mogła się podobać ta akcja tego młodego chłopaka. Bo przecież Kupisz ma dopiero 20 lat. Jak mówiliśmy, piłkarz pozyskany przez Jagiellonię na zasadzie wolnego transferu z angielskiego Wigan. Mitchell po raz kolejny nie radzi sobie z Kupiszem, a Calvo mu nie pomaga. Tu nie ma podwojenia na skrzydle, to co występowało na początku meczu. Myślę, że z każdą minutą coraz większa przewaga będzie Kupisza nad Mitchellem w takiej sytuacji. Jarosław Lato. Jarosław Lato, Kaszczelan na polu karnym. Kupisz. Nafti, Kaszczelan, jeszcze walczący, dobrze zastawiał Tunezyjczyk od bramki Sipakis. Ale też ważne było w tym zagraniu Kupisza to, że no nie miał Aris wyprowadzenia szybkiego kontrataku, bo w tym rzeczywiście tutaj pokazali się kilka razy w Białymstoku naprawdę z doskonałej strony podopieczni argentyńskiego szkoleniowca Hektora Raula Coopera. Sipakis. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że to właśnie po prawej stronie Jagiellonii po lewej Arisu rozstrzygnie się ten mecz, bo już widzieliśmy, że bramka padła właśnie po prawej stronie, rzut karny też chodzi z prawej strony. Tutaj jest dużo dobrego dla Jagiellonii może się wydarzyć, ale też musi cały czas Kaszczelan uważać na to, żeby nie za wcześnie, nie za często włączać się w akcję ofensywną. No to co wspominałem wcześniej, każde włączenie się, powrót nie na czas, to jest szansa dla Calvo. No tutaj taka stykowa piłka, widzimy walczący Czionek z Koke, Skerla, Czionek, Lato, ale widzimy, że jednak ma problemy z dynamiką względem Javito. Jarosław Lato w tym spotkaniu. Jarek jest przecież w polskich realiach piłkarzem szybkim, który potrafi zdobywać przestrzeń. No, było znów bardzo groźnie w polu karnym Sandomierskiego i mają nasi rywale rzut rożny. Natomiast no, tutaj widzimy, jak trudno jest mu wygrać te pierwsze 2-3 kroki, czy z Javito, czy z Neto. Maciej, mieliśmy kopię akcji, po której Jagiellonia straciła pierwszą bramkę. Strata piłki Grzyba, tutaj strata Jarka Laty. Jak to jest bardzo niebezpieczne przy tej klasie zespołu. Tutaj widzimy do końca, dobrze jednak zbiegał do rywala
Andrius Skerla. A w zasadzie w zespole Arisu wysoki jest, dosyć wysoki jest Kokej, wysocy są stoperzy. Tak trzeba powiedzieć, że zdecydowanie jednak Aris ustępuje w warunkach fizycznych Jagiellonii. Kaszczela. Problemy teraz Jagi z wyjściem z własnej połowy boiska. Walczy Grosicki, walczy Kupisz, walczy kapitan Tomasz Frankowski. Cionek. Norambuena. Lato. Ale widzimy, jak ustawia się Chavita. Był problem, żeby tam szybko zagrać do Norambueny. Idealne ustawienie takiej w linii podania, uniemożliwiające zagranie do włączającego się obrońcy. To nasze miejsce jest o tyle dobre, że my teraz siedzimy za bramką właśnie Orisu i widzimy dokładnie. Jakieś pozytywy znaleźć. Tak, jest to duży pozytyw. No, materiał szkoleniowy wspaniały, jak tutaj się, jak wszyscy pracują w linii pomocy, przesuwają się, nie ma tej możliwości zagrania piłki między dwoma zawodnikami Arisu, bo zawsze w tym trójkącie jest ustawiony jeden z piłkarzy greckich. Hermes Lato teraz szybciej na jeden kontakt, Grosicki znów się rozpędza, Grosicki, pole karne, grzyb, jeszcze Hermes! To uderzenie przyblokowane, nie koniec akcji, Jarosław Lato, podbita piłka, Sipakis już poza linią końcową, ma Jagiellonia, kolejny rzut rożny. Dobrze Jagiellonia, długo utrzymywała się przy piłce i stworzyła groźną sytuację. Tutaj trudno ocenić z tej perspektywy, czy to, chociaż tutaj chyba nawet ktoś reklamował rękę, wydawało mi się. Może gdyby Hermes z tej sytuacji nie na siłę, tylko spróbował gdzieś tam wewnętrznym podbiciem poszukać tego wolnego dalszego rogu bramki Sipakisa. To już historia. Frankowski, podkręcona piłka, Sipakis, Lato głową, jeszcze okazja! No bliski tam był Tomasz Kupisz, wykończenia dzieła. Dobicia tej piłki, którą główkował Jarosław Lato. Niepewna interwencja bramkarza i warto podkreślić, że tym razem to Tomek Frankowski grał piłkę dochodzącą do bramkarza. Wcześniej zagrywał Jarek Lato i te piłki były gdzieś tam przegrywane aż na róg piątki po przeciwległej stronie. Nie były groźne, ta była zdecydowanie groźniejsza. Walczyć, nacisnąć, próbować do samego końca. 58 minuta. Jaga wciąż przegrywa, ale Jaga szuka swojej szansy. Szykuje się do wejścia. Drugi piłkarz z ławki rezerwowych. Tymczasem popatrzmy. Koke czeka na podanie Cezarek. Chavito. No, ma szansę teraz Jaga. Lepiej się ustawić. Neto. Mehdi Nafti. Vega. Mitchell. Toni Calvo. Za krótkie zagranie. Frankowski bardzo ładnie się pokazał, dokładnie odegrał trójką Jaga, daje teraz korzyść zespołowi gospodarzy norweski arbiter. Lato, o, nie wiem, poszedł na obieg Hermes, Lato do Hermesa, Hermes narożnik pola karnego, jeszcze Lato się zabiera z tą piłką. Lato, pole karne, Lato, kolejny korner, a przy linii bocznej już gotowy do wejścia Marcin Burkhardt. To będzie druga zmiana w zespole Michała Probierza, opuści boisko Jarosław Lato. Już nie wykona tego rzutu rożnego, już za chwilę do narożnika zbiegnie Tomasz Frankowski. 59 minut grał dzisiaj Jarosław Lato. Akcje udane, przeplatał stratami. No, ciężko mu było, powiedziałbym, pokazać taką normalną swoją dynamikę na tle Chavito czy też Neto. Właśnie, warto podkreślić, że te skrzydła jednak są bardzo niebezpieczne i Lato bardziej koncentrował się na grze defensywnej. No, wejście Marcina Burkharta to na pewno zawężenie gry bardziej do środka, ale też możliwość, perspektywa, że może oddać strzał. Ma to naprawdę bardzo dobre uderzenie. Raz uderzenie z dystansu, dwa jednak też piłka prostopadła do Grosickiego, taka ostrobita. Zmysł do gry kombinacyjnej, to coś innego niż Jarek Lato. Jarek bardziej do linii bocznej, mocne dośrodkowanie. Marcin gra zupełnie inaczej. Jagiellonia jest pod polem karnym rywala. Kupisz do Burkharta. Pierwsza akcja Burkharta, osaczone tam przez dwóch rywali. Radzi sobie Mitchell, ale zaczyna z autu Jagiellonia. Dobry moment, że Jagiellonia nie pozwoliła wyprowadzić piłki. Kaszczelan, Burkhardt, ładnie to zrobił. Burkhardt, Kupisz. Jeszcze odgrywał Frankowski, Kaszczelan. Grosicki, Frankowski, szerzej, w polu karnym, Kaszczelan, grzyb,
Tak, brawo. Rozszerzył. Do Norambueny. Norambuena. Frankowski główkuje Lazaridis. Przez moment bardzo nerwowo teraz wybijają piłkę gracze Arisu. Vega. Myślę, że to jest sposób Jagielloni na zespół Arisu, właśnie takie nękanie tej linii obrony, ustawienie gry jak najbliżej pola karnego. Nie jest to łatwe, bo łatwo się z naszej perspektywy mówi, bo trzeba się utrzymać przy piłce na 20-30 metrze od bramki i wtedy popełniają mnóstwo błędów. Kaszczelan. Do środka, do Hermesa. Hermes bardzo przytomnie odgrywa. Cionek, Norambuena. Do linii teraz przykleił się Grosicki, Grosicki, Neto, też tam do pomocy, Javito, Grosicki bardzo odważnie, ale arbiter zakwalifikował to w pierwszej połowie. Do Atlasu Ptaków Jaskółka. Tak, tak, w pierwszej połowie dał się nabrać, mówiliśmy o tym rzucie wolnym, gdzie z naszej perspektywy chyba sędzia się pomylił, a tutaj stał idealnie sędzia. Tutaj nawet uznał, że Kamil nie zrobił z tego z premedytacją, bo mógł za to zobaczyć żółtą kartkę. Ale pogroził palce, widzieliśmy. Od bramki Sifakis. Pół godziny do końca. Jagiellonia walczy, Jagiellonia próbuje. Burkhardt. Dokładnie, do Grosickiego. Grosicki. Grosicki już wejdzie w pole karne. Grosicki jeszcze przełożył, Grosicki! Ależ niewiele! Ależ niewiele brakowało Grosickiemu. Piękna akcja, jeśli rzeczywiście trener mistrzów Turcji ogląda Grosickiego. Zaliczył już asystę. Wprawdzie jego zespół przegrywa, ale Kamil gra naprawdę dobry mecz. Swoboda. No, troszkę brakowało. Jakby zachował trochę zimnej krwi, tam widzimy przez moment Tomek Frankowski z numerem 27, świetle bramki. Lekko zagrać, Tomek jest na programie. To no, ale menadżer piekarski, technika. Gdyby ta stopa była lepiej ułożona, to spokojnie gdzieś tam tę piłkę, myślę, że byłby w stanie zmieścić. Bo to była nie taka, mów o tym, bo Turcy będą oglądać nie, i tłumaczyć. No, to była taka pozycja pod Tomka Frankowskiego. Tak, tak, taką właśnie, jak to piłkarze często mówią, szpanką, dokręcić tą piłkę. Ale sama akcja bardzo ładna. Ale trzeba powiedzieć, że teraz zepchnięte zespół Arisu do defensywy. To, o czym mówiliśmy. Byliśmy ciekawi ich formy fizycznej, ponieważ tak, daleko do rozpoczęcia Ligi Greckiej. Jagiellonia też oczywiście sezonu nie zaczęła, natomiast jest już bliżej. Ale uwaga, ładnie. Znów ładnie Jagiellonia, ależ teraz, gdyby troszeczkę lżej, Grosicki zagrał do Grzyba. Odskoczyła mu piłka od nogi. Javito, Mehdi Nafti, z lewej strony Calvo. Cezarek tam starał się grać bardzo wysoko, bardzo agresywnie z Karla, żeby uniemożliwić odwrócenie się tej Daj akcji. Do Franka. Grosicki! Grosicki Daj nad do Franka. Wcześniej do Franka. Ale się już spieszy kapitan Jagiellonii. Jest 63 minuta. Zobacz, Mati, teraz powinno nastąpić podanie. W momencie, w pierwszym kontakcie, zagranie przed obrońcą do Tomka Frankowskiego, wyszedłby sam na sam. Szkoda, że Kamil tego nie dostrzegł. No i za chwilę też zareaguje Hector Raul Cooper, opuści boisko zdobywca dwóch bramek Toni Calvo. W jego miejsce na murawie zamelduje się reprezentant Litwy Davidas Česnauskis. Mówiliśmy o tym, że ta strona jest, może w dwie strony to się potoczyć, bo jest bardzo ofensywnie nastawiony. Dwaj pomocnicy nie pomagają w defensywie, także to wszystko się skupiło na grze jeden na jeden pomocnika z obrońcą przeciwnika. To jest piłkarz, który do drużyny Arisu trafił przed tym sezonem, przed tym oknem transferowym z Ergotelis. Lazaridis, no momentami rozpaczliwie broni się na początku tej drugiej części spotkania. Aris, my oglądamy w powtórce gole Toniego Calvo. Ajaga próbuje. Mehdi Nafti. Mitchell. No, w pierwszej części meczu nie widzieliśmy takich rozpaczliwych wybić z linii obrony. Grecy spokojnie rozgrywali piłkę. Jagiellonia podeszła wyżej. Przede wszystkim utrzymuje się przy piłce na połowie przeciwnika, czego w pierwszej połowie, zwłaszcza do wejścia na boisko Hermesa, nie było. Norambuena. Hermes. Burkhardt. Przeszkodził troszeczkę sędzia. Druga strona cała. Brawo. Do środka. Bardzo dokładne Super. Zagranie. Kupisz. Przesuwają się Grecy. Kupisz na pole karne. Tutaj osamotniony Tomasz Frankowski. No, nie było sensu grania takiej piłki. Było tam pięciu zawodników w czarnych kostiumach. Burkhardt. Myślę, że Tomek Frankowski powinien podpowiedzieć Kupiszowi, żeby raz próbował zagrać dołem na bliższy słupek, bo ci stoperzy ustawiają się w dwójkę, Tomek po środku między nimi, na głowę nie ma szans, żeby wygrał, ale gdyby zagrał dolną piłkę taką na bliższy słupek, byłaby szansa wyprzedzić stopery. Burkhardt. Marcin Burkhardt. Hermes. Stanęli, wyraźnie stanęli.
Mówię tutaj o Arysie. Kaszczelan, Grzyb, Frankowski, Burkhardt, Frankowski, Burkhardt. Już te piłki swoją słabszą nogą prawą nie sięgną. Od bramki Sifakis, tak jest. Bardzo dużo czasu do końca, jeśli utrzymają to tempo grania, tą intensywność, to naciskanie na defensywę Arisu Saloniki, to tutaj mogą przeżyć naprawdę jeszcze fajne chwile podopieczni Michała Probierza, który oczywiście nie siedzi, tylko gdzieś tam cały czas walczy, przestępuje linii. Tak, z nogi na nogę przy linii bocznej boiska. Jest dobry moment, żeby zdobyć bramkę, bo to co mówiliśmy wcześniej, Grecy wyraźnie stanęli, czegoś im brakuje, pewności siebie, może troszeczkę sił. Gdyby Jagiellonia w tym momencie zdobyła bramkę, to sprawa zwycięstwa byłaby zdecydowanie otwarta. Kaszczelan. Koke. Teraz trzeba uważać. Koke. Bardzo dobrze przeczytał tę akcję na Rambuena. I tylko aut dla drużyny rywala. To są też takie momenty niebezpieczne, kiedy zespół przez kilka minut jednak narzuca swój styl gry, to gdzieś tam czasami wkrada się brak właściwego ustawienia koncentracji w defensywie. Przykład dzisiaj Ruchu Gorzów. Złapał dobry moment. Wydawało się, że są bliscy strzelenia drugiej bramki i dostali bramkę sami od piłkarzy z Austrii. Neto. Jeszcze wrzutka na pole karne. No, bez najmniejszych problemów i bez najmniejszego zagrożenia dla Jagiellonii. Sandomierski. Grosicki. Vega. Ronaldo. Neto. Odważnie Grzyb. Jeszcze raz Neto. Już się gubią. Po raz kolejny jest out. W pierwszej połowie zwracaliśmy na to uwagę, że każdą drugą piłkę odbitą wygrywał zespół z Grecji. Teraz widzimy, że coraz częściej wygrywa Jagiellonia, czyli więcej biega, mądrze się ustawia. Marcin Burkhardt ładnie się odwrócił. Burkhardt do Grosickiego, ten tutaj bardzo przytomnie blokowany przez Ronaldo. Lazaridis. Kabito. Brawo. Kolejny bardzo udany, co najważniejsze, czyściutki odbiór pomocników Jagiellonii. Faulowany Hermes, no i teraz trzeba wykorzystać wzrost. Skerli, Cionka, Kaszczelana, czy też Burkharda przy tym stałym fragmencie gry. No wydaje mi się, że no, myślę, że Burkharda to akurat nie, bo Marcin założy głową nie gra. Niech on lepiej skoncentruje się na wykonaniu ewentualnie tego stałego fragmentu gry. Więc Burkhardt przy piłce, obok niego także Frankowski. 69. minuta się rozpoczęła. Ja bym powiedział tak, Jagiellonia się powinna spieszyć, ale spieszyć się powoli. Tak, rozsądnie. Rozsądnie musi to robić, bo wynik 2-1 można w 90. minucie wyrównać i perspektywa awansu będzie zupełnie inna, niż odkryją się w głupi sposób do samą trzecią bramkę. Burkhardt. No. Jeszcze Grosicki obok bramki. Szykuje nam się kolejna zmiana w Arysie Saloniki. Opuści boisko Koke, a w jego miejsce na murawie zamelduje się Kostas Kaznaferis. Trzyletni pomocnik Kostas Kaznaferis. On zastępuje kapitana Koke. W tej chwili opaskę przejmuje Tunezyjczyk Mehdi Nafti. Tutaj na pewno nie jest to zmiana netto za Ronaldo, tylko przed zawodnik z numerem 10 Koke, a zastępuje go Kostas Kaznaferis z numerem 17. Neto. Neto. Kupisz do Burkharda. Burkhardt i Mitchell. Burkhardt. Piłka poza linią boczną boiska. Faulowany Kaszczela. Przepraszam, to był Andrew Skerla. Trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze przystosował się do tej pozycji prawego obrońcy w tym spotkaniu. Defensywny pomocnik Mladen Kaszczelan, ośmiokrotny reprezentant Czarnogóry
nie przegrywa pojedynków. Ale powiem, też nie widzimy go w akcjach ofensywnych, wiesz? Skupia się właśnie na grze w obronie i robi to doskonale na dzisiejszego, na chwilę obecną, bo nie przegra żadnego pojedynku. Nie przypominam sobie, że przegra taki pojedynek. Powiem tak, że dała Bozia zdrowie, bo jest to piłkarz, który jednak pół roku nie mógł występować w drużynie Jagiellonii. To było jakby związane ze zmianą klubu, bo on wcześniej przechodził z łódzkiego klubu sportowego do Karpat Lwów i w jednym sezonie po raz kolejny nie mógł zmienić klubu, chyba że decydowałby się na powrót do ŁKS-u. Także pół roku trenował, gdzieś tam grywał w grach kontrolnych i to wszystko. Tutaj... przypominam tylko, że Grzyb nie trenował ze swoją drużyną, a był najlepszym zawodnikiem wiosną, jednym z najlepszych zawodników w Jagiellonii. Także zawodników po przejściach nie brakuje w Jagiellonii. Złapał piłkę Grosicki, dośrodkowanie na pole karne. Przeciągnięte to dośrodkowanie przez Kamila Grosickiego, nie miał żadnych szans złapać piłki. W statycznym zagraniu, gdzie obrońcy mają czas się ustawić takie dośrodkowanie na dwójkę niewysokich, Frankowskich, Kupisz, no to nie ma szans powodzenia. Mocna piłka zagrana na krótki słupek, wyprzedzenie przez Frankowskiego, są szanse. No ale Franek, o ile dobrze pamiętam, nie miał jeszcze swojej sytuacji w tym meczu. A... rzadko się zdarza, że nie ma sytuacji, także jest szansa na to, że jeszcze coś się wydarzy. Teraz Javito, Vega, ucieka tam Cezarek, Javito do Casnaferisa, bardzo dobre wejście Thiago Cionka, Neto. Walczy w odbiorze Grosicki i to się opłaciło. Nie, jednak arbiter pokazuje tutaj rzut wolny dla drużyny Arisu Saloniki. Troszeczkę chyba Kamil zdziwiony tą akcją. No, pracował jeden i drugi, ale arbiter jednak uznał, że faulującym był Kamil Grosicki. Ale to nieprzypadkowy powód Grosickiego, bo widzimy ustawienie. Frankowski, za nim Burkhardt i Grosicki przesunięty jako lewy pomocnik. Neto ostro strzelił w pole karne. Frankowski, Burkhardt. I teraz Marcin, prostopadła. Burkhardt czeka czwórką Jagiellonia do Kupisza. Chyba lepszym jednak wyborem był Grosicki. Tak. Vega. Czesnauskis. Vega. Mitchell. No jeszcze muszą pobiegać, jeszcze muszą wykrzesać z siebie trochę wysiłku zawodnicy Jagiellonii. No, imponujące są te przerzuty obrońców grających do pomocników. Długie, dokładne podania. Dobrze tam Casnaferis wypychany przez Thiago. Skerla. Kaszczelan. Jeszcze raz Kaszczelan. Pokazuje się Burkhardt. Teraz jakby chcieli tę grę przesunąć jednak wyżej. Na połowę Jagiellonii Białystok tak, zawodnicy. Złapali troszeczkę oddech. Już wydawało się, że będą liczeni po tych kilku fajnych akcjach, a jednak troszeczkę Jagiellonia pozwoliła złapać oddech. Wstali jak Michael Grant w pojedynku z Andrzejem Gołotą. Oby koniec był inny niż tamtego pojedynku. Hermes. Na prawą stronę boiska. Kupisz. Kupisz. Niedokładnie do Burkharda. No też już 10 minut bez takiej dobrej, dynamicznej, błyskotliwej akcji Tomasza Kupisza po prawej stronie. Oj, faul. Ta zmiana, myślę, że ta zmiana, zejście z boiska Calvo i wprowadzenie w jego miejsce Litwina jest o tyle dobra, że Litwin bardziej skupia się na grze w defensywie i stąd Kupiszowi trudniej się gra. Na pewno się nie będą spieszyć zawodnicy Arisu, ale to też jest tutaj kwestia jakby jurysdykcji Svena Bernsena, żeby szybciej zmusił Greków do rozpoczęcia gry. Lazaridis. No, niebezpiecznie. Jest rzut rożny. Tak wskazuje na narożnik boiska norweski arbiter. Popatrzmy. Czesnauskis. No, widzimy końcem buta tę piłkę zagarnął Czesnauskis. Wyprzedził Jago Rangera Cionka. Ten jeszcze piłki dotykał i dlatego mamy rzut rożny dla Arisu Saloniki. Nieco ponad kwadrans do końca pierwszego meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy. Aris prowadzi z Jagiellonią w Białymstoku 2-1. Vega.
zostawił piłkę Neto. Jeszcze dośrodkowanie, teraz nie najlepsze wybicie, Mehdi Nafti, pole karne, Sandomierski. Jeszcze odbić dany faul na bardzo ofiarnie interweniującym bramkarzu Jagiellonii. Z trudnej pozycji, najpierw było dośrodkowanie, później bardzo ładnie zawodnik Arisu poszukał swojego kolegi w napadzie i było bardzo niebezpiecznie. Zdecyduje się na jeszcze jedną korektę składu Michał Probierz na ławce Makuszewski, Kijanska, Skus, Trytko. No, pewnie ktoś z dwójki Makuszewski, Trytko, czyli albo wysoki napastnik, albo dynamiczny, skrajny pomocnik. Nie wiem, może zmiana za już chyba lekko zmęczonego Kupisza. Norambuena. Możliwości są. Przemek Trytko to wysoki napastnik, on by mógł tutaj przy tych dośrodkowaniach Kamila Grosickiego z prawej czy z lewej strony tutaj pomocników Jagiellonii mógł poszukać pojedynku główkowego, wygrać ten pojedynek, bo potrafi to robić. No a z kolei Kamilem można rzucać po prawej, po lewej stronie, także Michał ma tutaj możliwości. Cezarek tam bardzo dobrze zagrał na wyprzedzenie w tej sytuacji Alexis. I jest prawa strona odkryta. Grzyb. Górą znów do Grosickiego. Ten się zabiera w pole karne. Grosicki wprost w ręce Sipakisa. Mówiliśmy, że Kupisz jest mniej aktywny, ale też ma tej częściej. Burkhardt, Grzyb szukają właśnie Grosickiego do lewego skrzydła. Tutaj mówiąc o grze Jagiellonii. Neto. Chyba tam przetrzymywał jednak Kaznaferis. Cionka. Sandomierski. Kaszczelan. No jeszcze trzeba napędzać tę akcję. Jeszcze tutaj trzeba jak najszybciej jednak przedostawać się pod pole karne Arisu, bo tam są ich słabe punkty. Tam są szanse Jagiellonii. Frankowski. Bardzo przytomnie Frankowski. Kupisz, Hermes, Frankowski. Javito. Wraca za nim Hermes. Javito. Skerla. Ciekawe rozwiązanie. Widzieliśmy, nie szukał podania. Od początku zdecydowany jest jak najszybciej w kierunku bramki i tutaj dobre wystawienie Skerli, tylko zapobiegło groźnej sytuacji. No i zobaczymy, kto za chwilę jako ostatni pojawi się na boisku w zespole Jagiellonii. Na razie Grecy z autu. Neto. Javito. Grosicki dobrze przepchnął teraz rywala. Piątką w tej akcji ruszają gracze Probierza. No trudna będzie to piłka dla Grosickiego. I aut dla gości. No to praktycznie bez szans na przyjęcie, bo to jest taka piłka w pięty, tak, zagrana przez Alexisa Norambuena. Już te trudne podania wolałbym, żeby grano na dobie Kamilowi, żeby on miał możliwość się pościgać za obrońcą. Obrońca musi się obrócić twarzą do bramki i Kamil wtedy ma duże szanse, żeby ten pojedynek zawsze wygrał. Proszę Państwa, mamy trzecią zmianę w zespole Arisu Saloniki. Atanasios Pritas, 31-letni reprezentant Grecji, pojawia się na ostatnie kilkanaście minut. To jest piłkarz, który był w kadrze Ottore Hagela na finały Mistrzostw Świata w Republice Południowej Afryki, zmieniając reprezentanta Tunezji Mehdiego Nafiego, a więc 55 Pritas. I znów zmieni się kapitan w drużynie Arisu Saloniki. No szukam teraz po rękawkach tej opaski, kto przejął. Wydaje mi się, że Ronaldo ma 36 lat i stał się zawodnikiem. No, nieporozumienie między Lazaridisem a Sipakisem. Kupisz. Trzeba wygrywać takie piłki w środkowej strefie. To jest bardzo ważny moment. Ten mecz wchodzi naprawdę w decydującą fazę. Javito. Przewrócony Frankowski. Jest rzut wolny dla Jagi. I przy linii bocznej Makuszewski. Jest już Maciej Makuszewski, ten gracz pozyskany z
Wigier Suwałki, też dynamiczny, dobrze dryblujący i za chwilę dowiemy się, jaka jest decyzja Michała Probierza. Kto to boisko opuści? Czy któryś z napastników, czy też... Myślę, że Kupisz to z tobą rywalizują. To, co wspominałeś wcześniej. Jeden strzela, drugi asystuje. Co myśl, to się zmieniało. Prawdopodobnie on. 10 minut plus to, co doliczy arbiter Burkhardt. Za lekkie, za niskie dośrodkowanie. Kasnaferis. Grzyb. Kupisz. Kupisz. Jeszcze do linii. Kupisz. Pogubił się w tym dryblingu i od własnej bramki rozpocznie Sifakis. Czy to była ostatnia akcja Kupisza, czy też jednak na inną zmianę decyduje się szkoleniowiec Jagiellonii? Tomasz Frankowski opuszcza plac gry. Grosicki przejdzie na szpicę. Chyba Kupisz na lewe skrzydło, a Makuszewski na prawej flance. Opaskę przejął od Tomasza Frankowskiego Andrew Skerla. Przydałoby się jeszcze stworzyć dwie, trzy sytuacje do zdobycia bramki. 82 minuta. Świetne te pierwsze 20 minut drugiej połowy w wykonaniu Jagiellonii. Świetne, mówię, biorąc pod uwagę, jak układał się ten mecz, jak wyglądał obraz gry w pierwszej połowie. Natomiast tak od 65 minuty już jednak udało się Arisowi tę grę odsunąć od własnego pola karnego. Jakieś mamy popisy indywidualne, czy Kupisza, czy też Kamila Grosickiego, ale nie przekłada to się jednak na dobre sytuacje do zdobycia gola. Dokładnie tak jak mówisz, ta gra oscylowała gdzieś w okolicach pola karnego od początku drugiej połowy. Teraz widzimy, że wszystko toczy się na linii środkowej. Tam Grecy spokojnie sobie przesuwają się, tam są piłkarze Jagiellonii, nie grozi. Vega. Vega z dystansu, ta piłka podbita. Jeszcze główkują obrońcy Jagiellonii. No i mamy faul na grzybie i od rzutu wolnego zaczynają gospodarze. Jeden, trzy, Ruch Chorzów, Austria Wiedeń, 0-1, Wisła Kraków, Karabach i Jagiellonia w 83 minucie przegrywa z Arisem Saloniki 1-2. Mam nadzieję, Białymstoku jeszcze nie umarła w tym meczu. Cionek. Kaszczelan. Grzyb. Niedokładne było to zagranie Rafała Grzyba do Makuszewskiego. No, problem się zaczął przy podaniu Cionka. Niecelne podanie pozwoliło na to, żeby Grecy, zespół grecki, można tak jakby powiedzieć, bo tu mało Greków występuje, przesunął się i stąd później Grzyb musiał zagrywać z pierwszej piłki i tak to się skończyło. Hermes. Hermes teraz odważnie sam środkiem boiska. No przeczytał znakomicie jednak to podanie Pritas. Czeka na Habito. Bardzo dobra interwencja Norambueny. Dobry mecz tego obrońcy. Mnóstwo wygranych pojedynków przez Norambuenę. Tak, Habito nie błyszczy tak jak Calvo, zwłaszcza w pierwszej połowie. Tutaj duża zasługa właśnie Norambuena. Vega. Teraz dobre zagranie na wyprzedzenie Cionka. Burkhardt, Grosicki, piłka na boisku, Grosicki obiega rywala. No jest Cionek w polu karnym między stoperami. Grosicki, Makuszewski, a, jeszcze kółeczko, Makuszewski, zablokowane dośrodkowanie. Szkoda. Lazaridis. Kaszczelan jest pierwszy przy piłce. Siły były wyrównane, jeśli chodzi o wzrost, bo Cionek tutaj znalazł się między stoperami. Zabrakło dośrodkowania tym razem. Kupisz. Norambuena, Burkhardt. Norambuena. Kaszczelan przenieśli z lewej do prawej strony boiska. Ruszył na obieg Kaszczelan. Makuszewski odważnie. Makuszewski, brawo. Jest kolejne przewinienie. Widzimy, można grać gdzieś daleko od ekstraklasy. Mam na myśli Makuszewskiego w Wigrach Suwałki, a wejść i poczynać sobie bez kompleksów w debiucie Jagiellonii w europejskich pucharach. Odważnie, to jest z tej perspektywy nie widać, czy rzeczywiście był faul, czy nie, ale sam pomysł, wejście do przodu, prowadzi piłkę, nie szukał podania wstecz.
I tutaj szansa dla Marcina Burcharda. No na pewno jedna z ostatnich szans w tym spotkaniu. 86. minuta, trwa tam walka o pozycję w polu karnym. Burkhardt, Lazaridis. Jeszcze raz grzyb do Burkharda, ponownie grzyb. Burkhardt, Makuszewski, Czesnauskis. Trzeba wracać, bo większą liczbę graczy teraz angażują w tę akcję zawodnicy Arisu. Zwolnił Cezarek. Vega. Pritas. Neto. Neto. Pobiega Kupisza. I arbiter asystent sygnalizuje faul młodego Polaka. Ucieka czas. Mijają kolejne minuty. I wciąż otrzymuje się wynik z pierwszej części spotkania. Pierwszych 7 minut, można powiedzieć, na naszą niekorzyść. Ale może za wcześnie na podsumowanie, bo jeszcze to się może dużo zmienić, ale wyciąć te pierwsze 7 minut, tą tremę taką debiutancką, to mi się tak kojarzy z egzaminem. Możesz być dobrze przygotowany, gdzieś na pierwszy egzamin, nagle wszystko zapominasz. I myślę, że z Jagiellonią podobnie tutaj. Tak wycinasz trochę jak Wojciech Łazarek, który kiedyś tak, po jeden. Pierwsza połowa i tak dalej. Ja wiem, po 1-5 powiedział, że drugą wygraliśmy 1-0, tak? Powiem ci, mnie bardzo przyjemnie się ogląda grę Jagiellonii od wyżej niż 7 minuta, bo naprawdę, zwłaszcza ta druga połowa od 46 minuty do 66 widzieliśmy takie oblężenie bramki Greków. Czasami też się momentami bardzo przyjemnie ogląda Jagiellonię, natomiast no, europejskie puchary mają to do siebie i każda zresztą liga, że gra się na bramki i na wynik. Na Jagiellonię można troszeczkę inaczej patrzeć. To jest zespół, który debiutuje w tych pucharach i myślę, że jak do teraz wstydu nie przynoszą, chociaż przegrywają. Grzyb. Ronaldo. No szczęśliwie ta piłka tutaj trafiła do Javito. Proszę zobaczyć, co chciał zrobić Javito. Odbiciem piłki klatką piersiową zgubić od razu Norambuen. Jeszcze oceniając pracę trenerów, te zmiany, bo tutaj każda zmiana była istotna. Michał Probierz podjął bardzo trudną decyzję zmienić zawodnika już w 23 czy 4 minucie, ale to okazało się, że to była dobra zmiana, bo już po tej stronie nic złego się nie działo, ale też doświadczony trener Cooper widział, że Kupi swobodnie sobie radzi na skrzydle, stwarza duże zagrożenie, zdjął najlepszego swojego piłkarza w pierwszej połowie, bo widział, że nie pomaga w defensywie i wytrącił jak gdyby argument, największy argument Kupiszowi i Kupisz od tego czasu też mu ciężko jest było zrobić jakąkolwiek akcję. Burkhardt teraz wchodził tam odważnie między dwóch zawodników Arisu, odzyskał Pritas, ale później stracił. Czy to będzie ta akcja? Grosicki! Nie ma dnia Kamil, bo jest wszędzie praktycznie, dośrodkowuje, podaje, ale zawsze czegoś brakuje. No nie chcę tu mówić, przypominać słów Mariusza Pikarskiego, że brakuje tego elementu technicznego w tym wszystkim, no ale widzimy, no na wprost bramki, piłka po koźle, można było coś więcej zrobić. Jeszcze chyba tak nieprzyjemnie tutaj skoczyła trochę skoczyła, na piłkę Grosickiemu. To aż taka dobra piłka do oddania strzału nie była, ona mu trochę uciekała, no ale znalazł sobie pozycję, wypracował, był 14-15 metrów od bramki. Burkhardt, jeszcze Hermes, grzyb, no teraz strata w środkowej strefie, ale znów dobrze stoperzy, Sionek do Kaszczelana, 3 minuty doliczone przez arbitra do regulaminowej 45 drugiej połowy, jest out. A więc jeszcze około 4 minut leży ostro potraktowany w tej ostatniej akcji Javito. Prawy pomocy. Dziś
90. minuta. W narożniku boiska Marcin Burkhardt, Skerla, Cionek są w polu karnym rywala. Także Kupisz, także Grosicki. Trwa tam przepychanka, zawieszanie. Jeszcze jeden korner, nie. Od bramki zaczyna Sifakis. No, Grecy nigdy się nie spieszą, a w takim przypadku to już Sifakis w ogóle będzie miał, jak to oni mówią, avrio, jutro. Sifakis. Hermes w kierunku Grosickiego, Ronaldo. Jeszcze Brazylijczyk naprawia tę swoją interwencję. Ale trzeba przyznać, że 36 lat na karku, Ronaldo, środkowy obrońca z numerem 5, ale nie przegrał żadnego pojedynku. Czy to biegowy pojedynek, czy to pojedynek 1 na 1 w powietrzu, czy na murawie. Solidny zawodnik. Widzieliśmy, 36 lat w rywalizacji z Lechem. Tomasz Rzepka dzisiaj. Tak. Brazylijczyk Ronaldo, jak mówiłem, medalista Igrzysk Olimpijskich w Atlancie z 96 roku. No, grał m.in. w Benfice i Besiktasie, także no, nie są to kluby ostatnie na tym kontynencie. Także coś potrafić musi ten obrońca. Grzyb. Burkhardt. Jeszcze minuta 30 sekund. Przewinienie netto. Jest kolejna żółta kartka dla zawodnika Arisu. Marcin Burkhardt teraz wysoko wygonił swoich kolegów. Sifakis na 17-18 metr przed bramką. Burkhardt, Lazaridis. Hermes. Zgarnął tę piłkę gracze Jagiellonii. Burkhardt. Nie spodziewał się tej prostopadłej piłki Grosicki. Kupisz. No nie wiem, czy nie ostatnia szansa Jagiellonii. Marcin Burkhardt na pole karne. Będzie rzut rożny po interwencji Ronaldo. Pewna interwencja Ronaldo, to nie była łatwa piłka. Przepraszam, nie Ronaldo. To nie był... Ronaldo właśnie. Chociaż... Nie, Ronaldo nie. To był grający z numerem 16 Mitchell. A z tyłu dobrze zamykał tą akcję Makuszewski. Prawdopodobnie ostatnia szansa Jagiellonii na bramkę wyrównującą. Grosicki. Jak to zagrają? Grosicki. Wybijają piłkę Grecy. Jeszcze Makuszewski. Jeszcze jedna wrzutka. Wysoko zawieszona piłka. Sifakis piąskuje. No, próbuj. Jeszcze z voleja. Jeszcze nie. Kupisz obok bramki. Z bardzo dobrym wynikiem wyjedzie z Białegostoku drużyna Hektora Raula Coopera. Aris Saloniki strzelił dzisiaj 2 gole. Uczynił to Hiszpan Toni Calvo w pierwszych przeklętych dla drużyny Jagiellonii 7 minutach. Później było już tylko lepiej. Był gol Rafała Grzyba. Były niewykorzystane sytuacje. Były momenty naprawdę dobrej gry podopiecznych Michała Probierza, ale nie ma co ukrywać. Zdecydowanie bliżsi tej czwartej decydującej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy będą po tym pierwszym spotkaniu w Białymstoku zawodnicy z Salonik. Sandomierski. Czy jeszcze pozwoli to zagrać norweski arbiter? Sandomierski tam wygania wszystkich pod pole karne Sifakisa. Thiago, Lazaridis. I to jest ostatni gwizdek sędziego Berntsena z Norwegii. Jagiellonia Białystok w swoim debiucie w 90-letniej historii klubu w europejskich pucharach przegrywa z Arisem Saloniki 1-2, a więc doświadczony profesor Cooper dzisiaj wygrywa z młodym, zdolnym polskim szkoleniowcem Michałem Probierzem. Natomiast no zawsze ten pojedynek trenerski to jest, powiedziałbym, taka historia czysto dziennikarska, bo tak naprawdę to wychodzi 11-11 i tam też jest ważna jakość umiejętności. No, a na to składa się, jakby nie było, trener dysponuje. To, co Michał mówił w wywiadzie przedmeczowym, 30 milionów Cooper wydał na transfery, mówię o milionach.